Test sprawdzi naszą zdolność logicznego myślenia. Ta z pozoru prosta zagadka stanowi nie lada wyzwanie. Tylko 10% osób jest w stanie wskazać poprawne rozwiązanie. Test od jakiegoś czasu krąży po sieci, a internauci są zaskoczeni trudnościami, jakie mają z rozwiązaniem pozornie banalnej zagadki. ’90% ludzi wskazuje błędne rozwiązanie. Dzięki niemu możesz w łatwy sposób sprawdzić swoje zdolności logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Test jest hitem sieci. Zdolność logicznego myślenia odróżnia ludzi od zwierząt, jednak nie wszystkie osoby mają tę umiejętność wykształconą na wysokim poziomie. Za proces kojarzenia ze sobą faktów i zdarzeń odpowiada lewa półkula mózgowa. Specjaliści przekonują, że mózg można, a nawet należy, regularnie ćwiczyć. Rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia pomoże nam m.in. w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, zapewni efektywniejszą pracę i lepszą chłonność wiedzy. Test, który od jakiegoś czasu krąży po internecie, pomoże nam sprawdzić, jak nasz mózg radzi sobie z logicznymi zagadkami. Wyniki mogą być zaskakujące, tylko 10% ludzi od razu wskazuje dobrą odpowiedź. Test pomoże sprawdzić umiejętność logicznego myślenia. Obrazek, który jakiś czas temu pojawił się w sieci, przedstawia 5 mężczyzn, a naszym zadaniem jest rozpoznać ich tożsamość na podstawie kilku wskazówek. Są ponumerowani i ustawieni od najwyższego do najniższego. Musimy odgadnąć, w jakiej kolejności stoją. Wskazówki: 1. Jan, Piotr i Albert są wyżsi od Józefa. 2. Albert, Henryk i Józef są niżsi od Jana. Jan i Henryk nie stoją na skrajnych pozycjach. Dzisiaj grzeje. 1. Napad na polskich turystów za granicą. 2. Przestępcy weszli do autokaru. 2. Media przemilczały sprawę. Zmarł uwielbiany bohater chłopaków. Do wzięcia odpowiedź na zagadkę może wydawać się nieco skomplikowana, jednak jeśli poświęcimy jej chwilę, wszystko ułoży się w logiczną całość. Jeśli Jan, Piotr i Albert są wyżsi od Józefa, to zgodnie z rysunkiem Józef musi stać na 4 lub 5 miejscu. Albert, Henryk i Józef są niżsi od Jana, dlatego musi odstać na 1 lub 2 miejscu. Jan i Henryk nie zajmują skrajnych miejsc, więc muszą stać albo na pozycji 2, albo pozycji 4. Prawidłowa kolejność stojących w kolejce mężczyzn jest następująca: Piotr, Jan, Albert, Henryk, Józef. Najlepsze newsy dnia. Źródło, jest pozytywnie, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.